W dawnych czasach ludzie próbowali ujrzeć chociaż przebłysk przyszłości na najdziwniejsze sposoby. Zamykali się w ciemnych pokojach. Nie pobierali ani jedzenia, ani picia. Przed północą wyruszali w noc przez ciemne lasy, gdzie krążyły przedziwne istoty, by zobaczyć, czy będą bogaci, by zobaczyć, czy będą szczęśliwi, by zobaczyć, czy będą żyć, by zobaczyć, czy będą kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej grze na moim kanale. Ja nazywam się Lena, a to jest Yearwalk. Jest to niedługi tytuł, jednak z tego, co się zdążyłam zorientować, będzie bardzo, bardzo klimatyczny. Jak widzicie, to jest nasze menu, jeśli mogę tak powiedzieć, więc właściwie zaczynamy już w grze. I widzicie, jak tu jest ładnie. A zanim zaczniemy, to jeszcze jedna mała uwaga. Jeśli gorzej się czujecie ze swoją znajomością języka angielskiego, to serdecznie Was zapraszam do włączenia napisów, które dla Was przygotowałam. Możecie je uruchomić w odtwarzaczu YouTube. Dobra, dobrze. Zobaczmy, co też tu można zrobić. Nie mogę wejść do domu? Okej. Też mi nie mówi, co mogłabym zrobić. Podejrzewam, że jest to nasz dom, z którego wyszliśmy. Chodźmy więc. A, tak mogę chodzić. Jestem ciekawa, jak się zmieni. Jeśli ścieżka wjedzie na północ, wciśnij W. Albo. Okej. Tak, tu mi pokazuje, że mogę iść na północ. Mogę wcisnąć albo W, albo. Strzałkę do góry. Cześć, pudełko. Nie mam nic dla ciebie. Na to wygląda. Żebym się tylko nie zgubiła, co? Okej. Tu mogę cokolwiek zrobić? Dobra, podejdźmy. Dzień dobry. Kim jesteś? Tu jesteś. Czekałam na ciebie cały dzień. Kim jesteś? Nie powinieneś wychodzić na zewnątrz bez kapelusza w takie zimne dni jak ten. Okej. Odmrozisz sobie uszy. A mi całkiem zależy na osobie, do której należą te uszy. Jakaś znajoma? Czy widziałeś kogoś idącego tutaj? Chyba nikogo nie widzieliśmy po drodze. Teraz jesteś po prostu głuptasem. Wiesz, że się ciebie nie wstydzę. Jak rozumiem, to jest jakieś sekretne, miłosne spotkanie? To nie tak. Bardzo cię lubię. Ale ty i ja pochodzimy z różnych światów. Aha. Czeka na moją odpowiedź. Powiedziałam, że dam mu ją w kolejnym roku. Okej. A dzisiaj jest ostatni dzień tego roku. Dlaczego nie możesz mu odmówić? Teraz jesteś po prostu nie fair. Dla mnie to nie jest wcale łatwiejsze. Nie lubię, jak jesteś taki. Uspokój się. Ale czemu nie? Roczne spacerowanie? Mam nadzieję, że żartujesz. Nie wiem w sumie, czym jest Yearwalking. Mamy chyba encyklopedię, prawda? I mogę o tym przeczytać. Może przetłumaczę wam to po prostu słownie. Będzie łatwiej. Yearwalk to może być nocny, roczny spacer. Możemy to tak tłumaczyć. Chociaż wolałabym nie. Yearwalking było w istocie
wizją, misją, której celem było przewidzenie przyszłości. Istniały bardzo surowe zasady dotyczące rocznego spaceru. Nietrzymanie się ich mogło zakończyć się bardzo niebezpiecznie, nawet fatalnie. Aktualnie praktyka rocznego spaceru okryła się tajemnicą, ale wygląda na to, że była bardzo popularną praktyką w Szwecji do początku XIX wieku i w niektórych wiejskich terenach, nawet do początku XX wieku. Praktyka ta ma ponad 1000 lat i jest głównie pogańska. Roczne spacery różniły się bardzo w zależności od regionu, a nawet na dość bliskich sobie terenach mogły istnieć różnice między jedną wioską i drugą. Jednakże wszystkie wariacje miały parę wspólnych elementów. Roczny spacer nie mógł zostać wykonany w żaden zwykły dzień. Były specjalne dni w roku, kiedy otwierała się brama. Głównie w połączeniu z ważnymi dniami świątecznymi, takimi jak Dzień Maja, Wigilia Przesilenia Letniego, albo Wigilia Świąt Bożego Narodzenia i najczęściej Sylwester. Roczny spacerowicz nie mógł przyjmować ani jedzenia, ani pokarmu, które były serwowane w te dni. Poświęcenie to nie miało małego znaczenia, ponieważ uczty, które były wydawane z okazji tych świąt, były tymi rzadkimi okazjami, kiedy jedzenia było w bród i było bardzo zróżnicowane. Roczny spacerowicz musiał unikać innych ludzi, więc bardzo często zamykał się w ciemnym pokoju i nie mógł oglądać ognia przez cały dzień. Możliwe, że nie było to jakieś duże poświęcenie w Wigilię Przesilenia Letniego, ale w zimne, zimowe dni było to przynajmniej niewygodne, jeśli nie bardzo ryzykowne. Jeśli roczny spacerowicz trzymał się tych zasad, miał opuścić swój ciemny pokój o północy. To byłaby jego ostatnia szansa na rezygnację z rocznego spaceru. Jeśli wtedy wyszedł, nie było drogi powrotnej. Kościół był ostatnim celem dla rocznego spacerowicza. Po drodze spotykał zazwyczaj pewną liczbę nadnaturalnych istot, które stanowiły zagrożenie fizyczne, psychiczne i duchowe. Jeśli nocny spacerowicz dotarł na cmentarz, poruszałby się wokół kościoła w bardzo zawiły sposób. To miało otworzyć oczy nocnego spacerowicza na przyszłość, ale również wywiodłoby na zewnątrz kościelnego ponuraka. Okej. Po ukończeniu rocznego spaceru, spacerowicz ujrzałby wizje, które ukazywałyby go mu w różnych sytuacjach. Kiedy nocny spacerowicz opuszcza cmentarz, może zobaczyć przez chwilę ponurą procesję tancerzy ubranych w swoje najlepsze kościelne ubrania. To będą ludzie, którzy umrą w ciągu kolejnego roku. Pojawia się też motyw rocznego spacerowicza, który spotyka własnego ducha na drodze. Inna historia opowiada o tym, że roczny spacerowicz widziałby nowo wykopane groby. Miłość też grała dużą rolę, więc roczny spacerowicz spotykałby też ślubne procesje, a nawet brał udział w weselach, które miały się dopiero odbyć. Jedno z zeznań z późnego XIX wieku opowiada o psychicznie chorym pacjencie nazywanym Martin Nielsen, który opisywał swoje wizje jako doświadczenia z innego świata. Zanim zobaczyłem to, co miało stać się w kolejnym roku, żyłem wśród gwiazd. Żyłem tam przez wiele żywotów. Co mnie obchodzi kolejny rok? Czas już się skończył. W dzisiejszych czasach praktyka ta wydaje się być prawie całkowicie zapomniana.
Wiem, że są tu jeszcze inne teksty, ale je sobie poczytamy, jak przyjdzie co do czego. Czyli jeśli rzeczywiście, bo to wydaje mi się, że są istoty, jeżeli spotkamy te istoty. Roczne spacerowanie? Mam nadzieję, że żartujesz. Pamiętasz, co stało się z moim kuzynem, czyż nie? Aż jestem ciekawa. Obiec mi, że nie... Obiecaj mi, że nie zrobisz nic głupiego. Nie powinniśmy wiedzieć tego, co ma wydarzyć się w przyszłości. No, tak mi się wydaje. Powinieneś szybko wrócić do swojej chatki i trochę odpocząć. Niedługo się ściemni. Pospiesz się i wróć do swojej chatki. Powinieneś już iść. Naprawdę powinieneś już iść do domu. Okej, powtarzasz tekst. No dobra. Dobra. Łatwiej mi jest chyba tłumaczyć to na bieżąco, ewentualnie w postprodukcji. Jakoś tak łatwiej, niż potem myślę, że jeszcze będę robiła te napisy. Jeśli się zgubisz, możesz znaleźć podpowiedzi w menu. Ja nie czuję się zbytnio zagubiona. Pamiętam te różne ślady na drodze. O, i wróciliśmy do domu. I super. Okej. To chyba właśnie był wstęp do gry. Coś jak prolog, bo widzę, że tutaj mamy napis. Czy zmacałam już wszystko? Chyba tak. Nie. Teraz zmacałam wszystko. Roczny spacer. To brzmi tak radośnie. Taki spacer, który trwa cały rok. Taki przyjemny, taki ciepły, taki milusi. Okej. Nic nie jadłeś, tak? Ale mamy mapę. Więc... powinniśmy sobie jako tako poradzić. Tu się nic nie... ale tu muszę poznać kod, co? A go nie znam jeszcze. No dobra, chodźmy dalej. Tędy idę do jakiegoś ptaka? Nie wiem nawet. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie zgubię. Okej. Okej. Czuję się troszkę zagubiona. Troszeczkę. Ale tylko odrobinkę. Nie, no dobra. Dzieją się ciekawe rzeczy. To najważniejsze. O! Okej, dobra. Tak to się robi. Tu nic nie widzę. Okej, pewnie jeszcze nie mam przedmiotów. No bo ta gra jest taką, wiecie, przygodówką, tak? Znajduję przedmioty. I potem... potem robię różne rzeczy. Okej. Nie wiem, czy te znaki mają jakiekolwiek większe znaczenie.
Ale może je sobie zapiszę. Zapiszę je sobie, może mi się przydadzą. Może tak, może nie, może kto to wie. Okej, tu nikogo nie ma. No nie spodziewałam się niczego innego, jest środek zimowej nocy. Ale... nie spotkałam nic wartościowego, dobra. Zerknijmy na mapę, bo teoretycznie powinnam iść w stronę... kościoła. Za dużo odpowiedzi nie mam. Troszeczkę. To mogę się cofnąć jeszcze i spróbować tędy pójść, co? Jeśli droga nie będzie zamknięta. O. Nie mam klucza. Okej. Czy to jest klucz, który muszę znaleźć? Hej. Kim ty jesteś? Czyli ty jesteś w posiadaniu klucza. Dobrze. To jest jedna i ta sama droga, prawda? Tak. No dobra. Żeby pozwiedzać resztę lasu, tylko się zastanawiam, czy od... Dobra, spróbujmy od drzwi. W sensie od furtki. Coś wisi. Coś daleko. W tę stronę za bardzo nie chcę się obkręcać. Okej. Okay. Pobawiłam się rzeczą. Tyle z tego. Kamień runiczny. A? Nie mam pojęcia, jaki to ma być wzór, ale dobrze wiedzieć, że to do tego służy. Dobra, żebym się mniej więcej orientowała, gdzie jestem na mapie. To jest taki znak. Nie wiem, czy to mi będzie w ogóle do czegokolwiek potrzebne. Ale... niech będzie. Dobra. Nie chcę iść na razie tędy, ale tu jest chatynka, do której mogę zajrzeć. W której nic nie widzę. Okej. Okej. Może to jest znak, który mam wypisać na tym kamieniu runicznym. Jest na to szansa, całkiem spora, że to o to chodzi. Mamy też coś, co wygląda jak płód. Tak. Ma taki sam znak jak konik. To ciekawe. Tu nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że każda istota tutaj... Tu bym poszła? Mogę tu pójść. Aktualnie się wrócimy do kamienia runicznego zaraz. Tu też jest jakiś... To pójdziemy tu, potem tu wrócimy. I pójdę na górę. No i do kamienia runicznego też bym poszła. Bo jestem ciekawa. Możliwe, że na to wzgórze. To ja się dostanę dopiero... przez to. Siemasz. To coś zrobiło. Nie wiem, co to zrobiło. Może muszę poszukać po prostu innych
kamiotków i też tu to wpisać. O, mamy kolejny wzór, który pewnie muszę wpisać. Okej. Ten jest już trochę trudniejszy, ale pójdziemy go wpiszemy, bo czemu nie? Nie byłam jeszcze tutaj, ale tutaj się niewiele zmieni... Nic się nie zmieniło. Może coś się jeszcze tu zmieni, zobaczymy. Dobra, na razie wiem już co robić. Tyle dobrego. O! Okej. U ciebie nie byłam, się masz. Czemu za tobą podążać? Okej. To niespodziewane wydarzenie. Co robisz? Gdzie idziesz? Ale tam mam rzeczy do zrobienia. Czy muszę iść za nią teraz, czy mogę tam pójść zaraz? Chodźmy teraz. Wiem, robię 50 rzeczy naraz, ale boję się jej zostawić samej. To taka piękna, drzewna kobieta. I może jej się stać krzywda w tym lesie. O, jakieś nowe przejście. Nie wiem, czy ja chcę do niej wchodzić. Tu się zmieniło. To wyglądało inaczej. Okej. Nie mogę tu wejść. Pewnie będę musiała wygrać melodię na sowach. Dobrze. Dobra. Na razie nie macam, bo jeszcze coś zepsuję. Okej. Wróćmy. I wpiszmy kolejny wzór. Dobra. Brakuje mi jeszcze jednego. Który jest na wzgórzu. A. Nie wiem. Nie wiem, nie ogarniam, nie rozumiem. Wiecie co? Wydaje mi się, że przyszła pora, żeby zajrzeć znowu do... encyklopedii. Mam wrażenie, że spotkaliśmy Huldrę. I może ten tekst pomoże nam trochę z tą zagadką. Huldra jest znana z tego, że zagrała pewną rolę w nordyckiej mitologii. Nawet z czasów, kiedy człowiek żył w lesie, nie na polach. Huldra była strażnikiem lasu. Opiekowała się drzewami, roślinami i zwierzętami. Pojedyncze drzewo w zagajniku otoczonym przez mniejsze drzewa często było uważane za dom Huldry, albo nawet za samą Huldrę. W wielu historiach ukazywała się jako piękna młoda kobieta. Jednakże nie był jej to prawdziwy wygląd. Bardzo niewielu widziało prawdziwą twarz Huldry. I jeszcze mniej przeżyło, żeby móc o tym opowiadać. Często była opisywana jako samotna i pełna żalu kreatura. Jej relacja z ludźmi była bardzo skomplikowana. Potrafiła oczarować mężczyznę swoją piękną pieśnią i zwabić go głębiej w las, gdzie mogła go albo poślubić, albo zabić. Mężczyzna pocałowany przez Huldrę stawał się apatyczne i powolne. Według niektórych zapisków Huldra była pozytywną mocą. Jeśli myśliwy był miły dla Huldry, mogła zesłać swój oddech wzdłuż lufy jego karabinu, co pobłogosławiłoby jego polowanie. Górnicy uznawali ją za swoją przyjaciółkę, ponieważ pilnowała, żeby ogień nie roznosił się z ich pieca do wypalania, węgla. Również pomagała tym, którzy zaoferowali jej dobrowolnie swoją krew. Ale było to niebezpieczne, ponieważ Huldra była w stanie wypić tą osobę do sucha.
Jak widać, Huldra była w stanie robić zarówno dobre, jak i złe rzeczy. Bardzo trudno jest przewidzieć, czy pomoże, czy zaszkodzi, ponieważ postępuje tylko według zasad znanych sobie samej. Dobra, nie macajmy słów, nie. To nie jest dobry pomysł. Co teraz? Bo nie jestem w stanie znaleźć kolejnej. Runy. Przydałoby mi się rozwikłać zagadkę Huldry. Okej! Jakoś losowo ją rozwikłałam. Nie wiem, czy to dobrze. Może mnie zje. Może mnie wypije do słucha teraz. Nie wiadomo. Mam powtórzyć chyba dźwięki, które zagrałam, a których nie pamiętam. Świetnie. Dobra. Okej, zostałam cofnięta. To może ja zapamiętam w takim razie, będę robić tą metodą prób i błędów i zapamiętam kolejność dźwięków, jak idę w prawo. O! Drugi, tylko że w lewo. No dobra. Cześć, Huldro. Fuck. Mam nadzieję, że to nie jest koniec gry. Smacznego! Okej. Okay. Chyba przeżyłam. Już mam... To nie był klucz. Fuck. Cholera mnie oszukała. Może teraz mam iść nad wodę. W sumie to była jakaś podpowiedź, że ten klucz się rozpuścił. Dobrze. Skoro woda, to idziemy nad wodę. Ciekawe, kiedy będę miała możliwość zdobycia tej ostatniej runy. Zobaczymy, no. Na razie chodźmy nad wodę. Tylko, żebym się znowu nie zgubiła. O, patrzcie, jak dotarłam na czuja. Cześć. Masz w oko. Nie? A, mam cię wyjąć. Cześć! Masz coś, czego potrzebuję? Co ja mam z tym zrobić? Mam je znaleźć gdzieś? Nie mam pojęcia. Poszukajmy. Rozejrzyjmy się.